że w jednym plus solidna grupa tych, którzy należą do i pracują z młodzieżą. Tak można w skrócie nazwać rekord Bielsko-Biała. Klub, którego wizytówką jest futsal na poziomie ekstraklasy. Klub, którego piłkarze na trawie, albo jak mówią niektórzy na zielonym, występują w lidze czwartej, a kobiety w drugiej. Rekord to, kto wie, czy nie jednak przede wszystkim solidna praca z najmłodszymi. Praca na wielu frontach, nie tylko na tym najbardziej spektakularnym, sportowym. My już szkołę obecnie prowadzimy, natomiast powiedziałbym, że robimy to na pół gwizdka, bo szkoła, którą przejęliśmy po szkole Wojciecha Boreckiego, jest w zupełnie innej części Bielska-Białej, a w przyszłości, i mam nadzieję niedalekiej, że w ciągu półtora roku powstanie właśnie na tym terenie naprzeciwko basenu kąpielowego w ramach terenu ośrodka Rekord. Skąd środki na budowę tej szkoły? To nie są przecież małe pieniądze. No tradycyjnie już będzie to wyglądało w ten sposób, że środki zapewni firma Rekord Systemy Informatyczne, czyli wszystkie inwestycje, które są wykonywane tutaj na ośrodku, tak są finansowane. No a później szkoła da możliwość i finansowania zajęć sportowych, zajęć szkolnych. I myślę, że po daniu szansy i zawodnikom, i trenerom, to w tym wypadku mam tu na myśli nauczycieli i szkoleniowców, no to oni sobie później dadzą sami radę. Już teraz można powiedzieć, że młodzież Rekordu nie daje powodów do narzekań działaczom bielskiego klubu. Tutaj praca z młodymi adeptami futbolu czy też futsalu nie jest złem koniecznym. Że pomysł słuszny, przekonują wyniki. Rekord młodzieżą stoi. Szkolenie młodzieży to jest to, czym chcemy się wyróżniać, i to od najmłodszych zawodników kilkuletnich, którzy ćwiczą w każdą niedzielę w tak zwanej szkółce niedzielnej, aż po drużyny juniorskie występujące w rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorów i dodatkowo w rozgrywkach futsalowych, i tutaj z wielkimi sukcesami, bo przypomnę, iż drużyna Rekordu zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii U16, wicemistrzostwo w kategorii U20, jak również trzecie miejsce 14-latków. Młodzieżowy rekord w wydaniu trawiastym bądź zielonym to określenie związane jest z nawierzchnią, na jakiej toczone są rozgrywki, jak również z barwami klubu. W liczbach przedstawia się następująco. W Śląskiej Lidze Juniorów Bielszczanie zajmują 14 pozycję. Na 17 punktów złożyły się m.in. zwycięstwa nad Radziąkowem 4-0, Piastem Gliwice 6-2 oraz remis z Ruchem Chorzów 0-0. W Lidze Okręgowej Juniorów w Zielonie już na inaugurację z 5-bramkowym bagażem odprawili zaporę Wapienica. Później tak dobrze nie było, chociaż wyjazdowe remisy po 0-0 ze Stalą Bielsko-Biała i pasjonatem Dankowice muszą budzić szacunek. W Śląskiej Lidze Juniorów Młodszych zespół Rekordu jest blisko środka tabeli. Z 7 wygranych za najbardziej cenne uznawane są te z przedstawicielami tzw. firm uznanych. Giekcą Katowice 2-1, Górnikiem Zabrze także 2-1 oraz Piastem Gliwice 6-1. Równo po 4 zwycięstwa i 4 porażki zanotowała drużyna grająca w Lidze Okręgowej Juniorów Młodszych. Bielszczanie wygrali m.in. w Jasienicy z Drzewiarzem 5-0 i w Chybiu z Cukrownikiem 9-1. Oczkiem w głowie bielskich działaczy są najmłodsi młodzicy. Już w pierwszym meczu 10-1 rozwili zaporę Wapienica. W kolejnych również było efektownie. Rekord pokonał m.in. 14-0 Cukrownika i 7-0 w Skoczowie tamtejszy Beskid. 6-0 z Koszarawą Żywiec, 8-2 z Cukrownikiem Chybie, 13-0 z Zaporą Wapienica i 13-0 z Mieszko Piastem Cieszyn. Tak grają młodzicy młodsi Rekordu w Lidze Okręgowej. Zera przy pozycji remisy i porażki nie są wynikiem naszej pomyłki. Prezesem Rekordu Bielsko-Biała jest Janusz Szymura. Kapitanem zespołu futsalowego, a zarazem trenerem jednej z grup młodzieżowych jest jego syn Szymura Piotr. Pierwszym szkoleniowcem grającej w Lidze Okręgowej drużyny seniorów na otwartych boiskach jest Szymura Mirosław. Kolejny członek rodziny prezesa? Tutaj Wojciech Młynarski użyłby słowa klucza, bynajmniej. Można mówić o nepotyzmie, tak? Zdarzało się tak właśnie, że prezes kiedyś powiedział, że to jest chyba jedyna rzecz, która go jakby hamowała przed tym, żeby mnie zatrudnić, prawda? No ale oczywiście to w kategorii żartu. Powiem szczerze, że zdarza się, że mi to pomaga, ale to tak jak mówię, no w sytuacji takiej, że gdzieś tam nazwisko robi swoje, ale nazwisko też zobowiązuje oczywiście tej sytuacji, jeżeli tak mówimy. No i to chyba tyle, prawda, bo oprócz nazwiska i jakiegoś tam zamiłowania i do futbolu, to chyba no, poza tym nas nic więcej nie łączy, tak bym to skwitował.
Prowadzona przez Mirosława Szymurę, niezwiązanego więzami rodzinnymi z prezesem rekordu Szymurą Januszem, drużyna piłkarska seniorów gra w lidze czwartej. Gra i nie zamierza zbyt długo zabawić na tym szczeblu rozgrywkowym. Ja powiem tak, że na takie pytanie bardzo często trenerzy nie lubią odpowiadać konkretnie. Gdzieś tam krygują się, próbują unikać tego stwierdzenia, że gramy o awans. Używają takich sloganów typu, że no, w każdym meczu chcemy grać jak najlepiej. Ja powiem wprost, że my gramy o awans. Chcielibyśmy, wydaje nam się, że po prostu zespół na to zasługuje. Chcielibyśmy coś zrobić dla klubu, chcielibyśmy powalczyć o ten awans do trzeciej ligi i wydaje mi się, że klub jest tak zorganizowany, że stać nas na to i tak jak mówię, pod względem sportowym, pod względem organizacyjnym, bo to jest też bardzo ważne. O tym, że nadzieje na awans nie są płonne, zaświadcza tabela. W meczu inaugurującym piłkarską wiosnę Bielszczanie pokonali po raz pierwszy w historii w walce o ligowe punkty LKS Czaniec 1-0. W następnej kolejce rekord zagra w Bojszowach, a 9 kwietnia zmierzy się z mającym drugoligową przeszłość Grunwaldem Ruda Śląska. Ostatnio bielski zespół zasilił Włoch Daniele De Pascali. Jego pojawienie się w Polsce nie było efektem sprawdzenia się na piłkarskim boisku w kraju, gdzie zaczynał swoją karierę, na ten przykład Zibi Boniek. Powód był dla wielu bardziej prozaiczny lub też ważniejszy. Ta opcja również ma liczną grupę zwolenników. Powód jest kobietą, poza blond włosami ma olśniewającą urodę. De Pascali jest w rekordzie Włochem numer 2. Pierwszym był Andrea Buciol, trener zespołu futsalowego. W jego przypadku magnesem przyciągającym go w stronę kraju nad Wisłą nie był futsal, a oczywiście... Żona. Teraz moja żona. Najpierw była kobieta, dziewczyna. I potem decydowaliśmy, że sytuacja na pożarów w Włochy i Polsce nie było bardzo dobrze. I ja byłem dużo razy na Polsce, nie? 2-3 razy na rok. I podoba mi się Polsce. Jest to piękne. Buciol, który grał i pracował w klubach włoskich, w rekordzie jest zwolennikiem dyscypliny, zarówno na boisku, jak i poza nim. Profesjonalnie klubu jest profesjonalny, dla wszystko wygląda na Polsce, na kraju, nie? I wiesz, idziemy na dżinsy albo bluza normalnie, nie jest piękny, nie? I teraz ja chciałem tę sytuację, idziemy wszyscy tak samo na meczu, na trening, chcę, nie wiem, za 15 minut zaczynamy trening do szatni, rozmawiamy, albo nie wiem, idziemy wyjazd, obiad, jemy obiad i wystajemy na stół wszyscy razem. Nie jeden wystaje i telefon, a druga papierosa, a druga ten, a druga tam, nie? Ten jest profesjonalny klubu, nie? Niespełna 2 lata temu, kiedy Buciol zaczął pracę z bielskim zespołem, znał tylko 3 polskie słowa kojarzące się z futsalem. Stop, podanie i biegacie. Szczególnie to ostatnie nie było ulubionym przez piłkarzy. W tym sezonie Bielszczanie po nie najlepszym początku próbują powalczyć o Puchar Polski. Tutaj od udziału w turnieju finałowym dzieli ich tylko i aż zwycięstwo nad Chojnicami oraz o medal w rozgrywkach Ekstraklasy. Ciągle jest na to szansa, natomiast no, będziemy dużo mądrzejsi po meczu z Borutą, no bo praktycznie porażka w tym meczu, jest to dla nas mecz sezonu, porażka w tym meczu i trzeba będzie odłożyć marzenia o medalu o następny rok. Aktualnie Bielszczanie zajmują 4. pozycję, z Borutą zagrają w najbliższą niedzielę. Zwycięstwo zbliży ich do zespołu ze Zgierza na zaledwie 1 punkt. Rekord w sezonie 2010-2011 to drużyna odmłodzona, ale też chimeryczna. Bielszczanie potrafili na ten przykład zremisować na wyjeździe z Borutą 3-3, by później przegrać u siebie z Polkowicami 5-6. Zmiana pokoleniowa w rekordzie, myślę, następowała w poprzednich latach. Zakończyła się praktycznie zakończeniem kariery przez Andrzeja Szymańskiego przed tym sezonem. I my wszyscy, którzy tu gramy, jesteśmy w takim dobrym wieku do grania w piłkę. 27-31 lat, więc myślę, że tak nie jest tak łatwo nas wygryźć. Natomiast no, ta młodzież jest zdolna. To są w większości wielokrotnie medaliści młodzieżowych mistrzostw Polski. I ten oddech czujemy. Natomiast na pewno, no, chociaż Sebastian Polarczyk już praktycznie regularnie zaczyna grywać. Gdzieś w odwodzie jest Jacek Włoch, Darek Sierota. Maciek Rozmów bronił pierwsze mecze, kiedy Krystian Brzęk był kontrolny. Więc już nas naciskają, ale myślę, że jeszcze troszkę muszą się uczyć.
Czy młodzi wyprą starszych, czy rekord zdobędzie medal, czy też będzie musiał odłożyć plany na przyszły sezon? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na dwa sposoby. Przychodząc na mecze lub też oglądając relacje na antenie telewizji Katowice. Wskazane jest działanie dwutorowe.